Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj z warsztatu, bo chcę Wam pokazać kolejną taką, mi się wydaje, ciekawą rzecz. Lubicie łowić na wirujące ogonki, lubicie łowić też na ultralighta, mikrojiga. Pokażę takie połączenie wirującego ogonka i mikro, a nawet nanojiga. Można powiedzieć, że to jest nano tile spinner, nano wirujący ogonek. To są tak małe rozmiary, że właśnie do łowienia takiego nanolight, już to nie ultralight, tylko nanolight, naprawdę drobno, sprawdzi się doskonale. Wiadomo, do takich przynęt najlepszy byłby odpowiedni kij, dość delikatny, tam nawet do 3 gram, ewentualnie do 5 gram. Jak będzie do 7 gram, też się nic nie stanie. Ważniejsza jest cienka plecionka, bardzo cienka plecionka, albo ewentualnie cienka żyłka, żeby po prostu rzucić tym na odpowiednią odległość. Taki wirujący ogonek robi się z prostych materiałów, w łatwy sposób. Myślę, że każdy sobie poradzi. A jak to zrobić? Zobaczcie sami. Zaczynam od umieszczenia haczyka w imadle. To jest haczyk BG Bogdan Gawlik 02, rozmiar 10. Ale do zrobienia najmniejszej wersji byłby to haczyk rozmiar 12. Zrobiłem to na 10, żeby lepiej było po prostu na filmie widać. Na haczyk założyłem główkę wolframową, tutaj rozmiar 3,8 mm, ale można równie dobrze dać 4 mm i więcej, po to, żeby uzyskać odpowiednią masę. Na trzonek haczyka nawijam nić muchową, rozmiar tutaj 6,0, do końca prostego trzonka haczyka. Tutaj zaczyna się łuk kolankowy haczyka i tyle wystarczy. Teraz biorę taki malutki krętlik i jedno uszko spłaszczę, żeby łatwiej było zamontować to na haczyku. Spłaszczę za pomocą zwykłych szczypek. Nie wiem, czy widać, wyszło takie coś, będzie łatwiej to zamontować. I za pomocą nici mocuję krętlik. Tutaj w tym momencie on będzie z wierzchu haczyka, ale dlatego, że to jest haczyk jigowy, czyli uszko ma zagięte, przynęta i tak będzie pozycjonowała się grotem haczyka do góry. Krętlik mam zamocowany. Teraz użyję Crystal Flasha jako korpus. Biorę ze 3 pasma Crystal Flasha, też przymocuję za pomocą nici. I teraz jeszcze, żeby przynęta szybciej pozycjonowała się w wodzie i podczas pracy, żeby gdzieś tam się nie na boki nie uciekała, dociążę jeszcze tutaj kawałeczkiem ołowiu. Mam ucięty taki kawałeczek ołowiu, paseczek cieniutki. Przymocuję go do trzonka, tak z jednej strony. Złożę jeszcze na pół, będzie więcej. Przynęta będzie odrobinę cięższa, a to przy tych najmniejszych przynętach ma duże znaczenie, bo jednak dalej będzie można rzucić. Poprawię ten ołów, żeby ładnie leżał. I zamocuję go z powrotem za pomocą nici. I teraz tak postaram się troszeczkę uformować korpus i nawijam Crystal Flash na całą długość korpusu. No tu mi się rozkręcił już trochę, ale to nic nie szkodzi. To jest tak naprawdę tylko taki podkład w kolorze, a cały kształt i tak jeszcze będę robił za pomocą kleju UV. O właśnie, coś takiego. Bardzo dobrze. Przymocowuję nicią flesza i obcinam nadmiar. Nie będzie potrzebny. Teraz robię węzeł. Ja go robię w palcach, nie robię żadnymi finisherami. Robię
trzy obroty, dwa, trzy obroty i zaciągam. Nic więcej tutaj nie potrzeba robić. Nić obcinam, nie będzie potrzebna. I teraz albo za pomocą takiego zwykłego lakieru do paznokci, albo za pomocą takiego zwykłego żelu UV do paznokci zrobię najpierw białą kropkę na oczko, później czarną kropkę na oczko. Takie równe kropeczki robię zwykłym wiertełkiem, nabieram troszeczkę lakieru. Jedno oczko. Drugie oczko i utwardzam to latarką UV. Teraz, żeby zrobić źrenicę oka, można użyć albo markera, albo czarnego lakieru do paznokci, albo czarnego lakieru UV. Ja użyję po prostu zwykłego markera. Źrenica już jest zrobiona i teraz klejem UV pokryję cały korpus, utwardzę. Trzeba w tym momencie uważać, żeby nie zakleić krętlika, żeby on się tam na końcu obracał. Dobra, zrobię to na dwa razy. Utwardzę teraz. Nałożę jeszcze raz tego kleju UV. Igłą poprawię sobie tutaj, rozprowadzę po całości ten klej. I utwardzę latarką. Obróciłem teraz do góry nogami, bo pamiętać trzeba, że tu jest góra przynęty. Przynęta będzie zaczepiona za uszko, dlatego jest haczyk dźwigowy, żeby pozycjonowała się grotem do góry. I tu jest grzbiet tej naszej mikro takiej rybki. Zrobię grzbiecik na czarno, pomaluję troszeczkę markerem. A przy brzuszku, czyli od tej drugiej strony, można sobie dać jakiś akcent czerwony na przykład. Tu przy główce też mogę czerwony dać akcent. Jak markery podeschły, pokryję to teraz z powrotem lakierem UV. Ale teraz będę robił już to etapami, bo chcę to zrobić finalnie. I utwardzam latarką. Krętlik się obraca, wszystko jest w porządku, ten etap mamy zakończony. Teraz trzeba przygotować skrzydełko i zmontować już finalnie przynętę. Korpus wirującego ogonka jest gotowy. Teraz trzeba przygotować skrzydełko i zamocować i przynęta będzie gotowa. Skrzydełko zrobię z blachy, tutaj akurat mosiądz,
grubość no maksymalnie 0,4 mm, bo akurat do takich malutkich przynęt musi być cienka blacha, żeby skrzydełko mogło swobodnie pracować. Mam przygotowane takie dwa szablony, jeden większy, drugi mniejszy. Większy do rozmiaru, no powiedzmy 8 haczyk. Tutaj ten mniejszy, zobaczcie zresztą, będzie pasował do tej 10 idealnie. Dlatego odrysowuję sobie ten mniejszy. Za pomocą rysika odrysowuję sobie kształt. I nożyczkami wytnę skrzydełko. Mogę od razu zaznaczyć sobie punkt do wiercenia, ale i tak później będzie trzeba to poprawiać. I teraz za pomocą mocniejszych takich nożyczek śmiało blachę można wycinać. I zobaczcie, skrzydełko wycięte. Teraz napunktuję sobie, najpierw jeszcze raz zaznaczę miejsce wiercenia, a napunktuję w taki sposób, wystarczy, bo to są małe średnice. Wywiercę to wiertłem 2 mm, w zupełności wystarczy. Teraz za pomocą większego wiertła zrobię faskę, żeby otwór był gładki. Kształt skrzydełka poprawię sobie małym pilniczkiem, po prostu dookoła ładnie oblecę małym pilniczkiem, żeby było równo i gładko. Tu perfekcyjny kształt ani perfekcyjny profil nie będzie miał znaczenia, bo to nie jest obrotówka, skrzydełko tak czy tak będzie na pewno pracowało. Skrzydełko pilnikiem ładnie podrównałem. Teraz za pomocą dremela i drobnego papieru ściernego takiego na tarczy zrobię faskę na wszystkich krawędziach skrzydełka. Teraz skrzydełko jest zupełnie gładkie. Trzeba je troszeczkę wygiąć. Do wyprofilowania tego skrzydełka użyję kopyta ołowianego, takiego, którego używam do obrotówek, do wahadłówek, kulki stalowej. To jest kulka z dużego łożyska. Uderzeniami podegnę. I kilkoma uderzeniami podgięłem skrzydełko, nadając mu odpowiedni kształt. Skrzydełko podgięte, teraz można je spolerować, można je pocynować, można je poczernić oksydą, jak tam kto potrzebuje, a można zostawić takie po prostu, jakie jest. Ja je troszeczkę tylko spoleruję, wyczyszczę wełną stalową, ona też daje ciekawy efekt. Czyszcza tą patynę, ale nie jest to zupełnie taki błysk jak z polerowania pastą polerską. Podoba mi się taki efekt, często tak robię i często tego używam. I teraz mógłbym to skrzydełko przymocować za pomocą kółeczka łącznikowego, ale to już powiększałoby przynętę, już mi to troszeczkę nie pasuje, dlatego zrobię to inaczej. Oczko troszeczkę tak z boku
rozetnę po prostu szczypcami. Teraz odegnę, założę na krętlik i z powrotem dognę szczypcami. Na pewno to się nie zgubi, na pewno to nie spadnie. I tym sposobem nano wirujący ogonek jest gotowy. Powiem jeszcze, tak dodam tylko, że zauważyłem, że w wirujących ogonkach, jeżeli skrzydełko bardzo tak szeroko chodzi, niekoniecznie to jest pożądane i dobre, ale można to w bardzo prosty sposób skorygować. Dosłownie szczypcami podgiąć do dołu, zwiększyć profil wygięcia skrzydełka. Wtedy będzie pracowało odrobinę wężej. I tak do skutku, do uzyskania odpowiedniej pracy. Nano wirujący ogonek gotowy. Najmniejsza wersja chyba, jaka może być. Mam nadzieję, że film się podobał. Z prostych materiałów w łatwy sposób można zrobić sobie bardzo ciekawą przynętę takiego nano tile spinnera, nano wirujący ogonek. Uniwersalna przynęta. Myślę, że miłośnikom ultralighta, mikrodziga, tutaj już nawet nanodziga przypadnie do gustu. Poszykujcie sobie takie przynęty, spróbujcie nad wodą, jak to się sprawdzi i piszcie w komentarzach, jak wyniki. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.